każdym miejscu lubią opowiadać o nastolatkach i tutaj mamy całą plejadę postaci, tak? Czyli mamy cheerleaderki, są przedstawiciele drużyn sportowych, kujony, złośliwe dziewuchy, ekscentryczni nauczyciele. Cała ta baza, która kojarzy się nam z filmami dla nastolatków. No i teraz można mnie zapytać, co właściwie dorosły odbiorca będzie... Bronili się. Ja im zaproponowałem, że możemy zrobić takie wydarzenie międzynarodowe, to już zwróci uwagę i się zastanowią, czy już tam nie powinni trochę poczekać z tymi żalami, decyzjami i prośbami, żebyśmy tam się z Polacy wynosili z tego muzeum. I zgodziła się pani dyrektor, pani Buchmann, zorganizowaliśmy zresztą wspólnie, bo ona mi oczywiście tutaj użyczyła tych sal, zresztą te panie bardzo pomagały. To w ogóle kolejna grupa właśnie polonijna w Szwajcarii, jestem też im bardzo wdzięczny i chylę czoło przed tymi paniami, wolontariuszkami, które tam pracują przy tym muzeum, w tej bibliotece czy przy archiwum. I zrobiliśmy to wydarzenie. No, byli ministrowie, ambasadorowie i tak dalej, i tak dalej. To mogę długo wymieniać, ale przyszła do mnie w przerwie pani bodajże wiceburmistrz, czy jakiś dyrektor miasta, bo to jest połączone Rapelle-Villiona, jeden taki organizm administracyjny, i przepraszała mnie, że my jesteśmy tak elegancko ubrani. Właśnie kobiety w wieczorowych strojach, mężczyźni we frakach. One tak przyszły, te panie po prostu w jakichś tam sweterach, w dżinsach. Ona nie widziała, że to będzie takie duże, ważne wydarzenie, bo takiego tutaj jeszcze dawno nie było. Także mnie to ucieszyło, że zostało tak to odebrane. Było mnóstwo ludzi. Faktycznie później zorganizowaliśmy w hotelu Schwanen, tam gdzie właśnie hrabia Plater w wieku XIX organizował to muzeum, gdzie podpisywali te dokumenty. Zorganizowaliśmy duże przyjęcie właśnie polsko-szwajcarsko-niemiecko, tam angielsko-amerykańskie, bo jeszcze przyjechała pani Ewa Rubinstein z Nowego Jorku. No, pamiętamy to wszyscy. Później z tego, co pamiętam, władze Rapelle-Villiony, Rada Miejska chyba przedłużyła na 2 lata Muzeum Rapelle-Villiskiemu te umowy. Nawet prosili, żebyśmy organizowali takie wydarzenia częściej. Teraz znowu słyszę, że są jakieś problemy. No, nie wiem, jak to się skończy, ale faktycznie szkoda tego miejsca. Na szczęście niżej jest nasza, czyli Polska, czyli już powiedzmy chyba wykupiona ta część takiej kamienicy, w którym jest właśnie to archiwum i ta biblioteka. Natomiast te zbiory muzealne, no nie wiem, czy one zostaną, czy zdołają je tam ta Polonia szwajcarska, ci ludzie ochronić, czy nie zostaną stamtąd niestety usunięci. Oby tak nie było, także trzeba też się może modlić do Pana Boga, żeby uchronił to miejsce, bo to jest bardzo potrzebne, bardzo polskie. I tam faktycznie byli, Rubinstein też tam był oczywiście, Żeromski, no wszyscy dziwaczni Polacy jeździli tam, pomagali, wspierali. Była teraz zamurowana w wieży Prochowie bodajże kaplica z prochami generała Kościuszki. Na szczęście ta urna ocalała, została przewieziona przed wojną do Warszawy. W Warszawie w czasie powstania została uratowana i jest teraz na Zamku Królewskim w Warszawie. Także tyle powiedzmy o tych moich na razie podróżach. O Pana działalności, bo byśmy też chcieli porozmawiać, podzielić się z słuchaczami, może oni mi też powiedzieli, jak oni to realizują, jak im się to udaje, może na mniejszą skalę, może największą, może w rodzinach, może w szkołach, może w samorządach. To będzie na pewno bardzo ciekawe. Ważne jest to, że po prostu mamy tą energię, że tam się chyba, to trzeba wielkiego trudu i takiego zaparcia, ale i też takiego motoru patriotycznego, prawda? Bo to nie jest tak, że ktoś, nawet może by nie wiadomo kogo jak namawiać i nie wiem co mu dać, żeby cały powolek pieniędzy, tego nie zrobi, nie będzie miał wyczucia, nie będzie miał tej wrażliwości, delikatności. Bo to nie wystarczy tylko, prawda, zespół jakiś zamówić, włączyć płytę, albo niech zaśpiewają, jakoś tam będzie. Tak. To muszą być szukanie ludzi ciekawych. Absolutnie. Ludzi. Wielka, ciężka praca. Poza tym też, no, czasami tak będzie też przyciskać, bo wiem, że niektórzy mają jakąś taką awersję do tych rzeczy polskich, nawet pełniący, no to się tak wydaje, ale jakieś funkcje powiedzmy państwowe, samorządowe nieraz. Niestety. Albo nie wiedzą. Widzę to też. Boleję na tym, że nie ma takiej życzliwości po prostu. Nieraz tak jest. Zaśpiewajmy hymn do Bałtyku, potem jeszcze telefony pewnie naszych słuchaczy będą nas naprowadzały na wnioski, na myśli. Dzisiaj mówimy o obliczach polskiego patriotyzmu, święto naszych barw narodowych, święto Polonii, a więc Polaków, którzy
też tą swoją wrażliwość większą lub niestety mniejszą wykazują, no i szczególnie jak trafić do młodzieży, bo no taki obraz, panie Wojciechu, nie powiemy gdzie, ale ciekawe rzeczy się dzieją, prawda, a tu młodzi no mają te iPhony czy tam różne, prawda, ten telefon, który ma wszystko, ale on nie zastąpi wszystkiego, no, ale niestety... Ale on jest martwy. Jest to zabawka pociągająca. Tak. Nim się nie porozmawia. I ktoś mówi tak, no po co mi się uczyć historii, po co czytać książki, jak przecież tylko mam to, wygoogluję. No to taki głupi nawyk od prezydenta, którego już nie ma, ale który, prawda, korzystał ze stron internetowych i miał swoje wypowiedzi oparte na tym, prawda? Tak. Przypominamy sobie niestety tutaj te wydarzenia, jakie pan Komorowski właśnie cytował strony internetowe i swoją wiedzę stamtąd czerpał. Ale nie przekrzajmy sobie programu. Hymn do Bałtyku, o którym pan wspominał przy okazji. Ja tu mówiłem tak, pieśni Morze Nasze Morze. A to nie jest to? Przed wojną, bardzo popularna. Ja też w szkole, nas też tego uczyli. Posłuchajmy ten, może to też jest piękny. Pieśń.